On tak spojrzał na mnie i zauważyłem, że był dosłownie kolokwialnie przyparty do muru. Odpowiada mi tak: generale, wy Polacy powinniście zrozumieć, że terytorium Europy Środkowej, w tym Polski, jest to strefa bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej. Powiedział po rosyjsku: zona bezpieczeństwa dla Rosji. Clausewitz mówił wprost, i to trzeba brać tego pod uwagę, żeby państwo pobić, to trzeba złamać morale narodu, rozbić siły zbrojne i wypędzić czy zniszczyć władzę polityczną. Nie, Rosjanie tego nie dokonali. I oni sami skapitulują, bo jeżeli się zniszczy most, odetnie się im wodę, sami pójdą do niewoli ukraińskiej po wodę i pitanie, czy tam, bo to się nazywa żywność po rosyjsku. I Ukraińcy sobie doskonale zdają sprawę, że jeżeli oddadzą łatwo, to będą później musieli wielkimi stratami odzyskiwać. To teraz, broniąc Bachmutu i tych miejscowości, wykrwawiają rosyjską ofensywę, spowalniają tempo, bo nie można powiedzieć, że ofensywa rosyjska została zatrzymana. Absolutnie nie. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Jesteśmy dzisiaj w wyjątkowym miejscu, w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Tutaj kształcą się przyszli dowódcy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej. Będziemy dzisiaj rozmawiali z generałem Bogusławem Samolem o tym, jak potoczy się wojna na Ukrainie, o strategii obu stron, o nadchodzącej rosyjskiej ofensywie i być może ukraińskiej kontrofensywie. Kciuki dla naszych przyjaciół. Kciuk dla Fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Ostatnio poszedł nowy transport, także brawo. Kciuk dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdego e-booka i audiobooka idzie dla Zarysu. Trzeci kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy Was. I czwarty, last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Najważniejszy kciuk dla widzów Historii Realnej. Dzięki, że jesteście z nami, że nas wspieracie. I historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kubki, koszulki, Ready Bet i moje książki. A z nami jest pan generał Bogusław Samol, dyrektor Instytutu Strategii Wojskowej Akademii Sztuki Wojennej. Czołem, panie generale. Dzień dobry, panie redaktorze, czołem. Bardzo dziękuję panu, że zgodził się pan na rozmowę. Zanim przejdziemy do meritum, chciałem zapytać, jesteśmy w Akademii Sztuki Wojennej. Sztuka kojarzy się z czymś wysublimowanym, z czymś pięknym, delikatnym, no a tymczasem wojna to co? Cierpienie, brud, umieranie, to jest sztuka? No, może inaczej, ale żeby wojnę prowadzić, to trzeba właśnie tą sztukę wojenną poznać, a żeby była wykorzystana przez oficerów od najniższego stopnia aż do głównodowodzącego, żeby obronić kraj. A więc sztuka wykorzystania sił zbrojnych w obronie kraju lub prowadzenia agresji przeciwko innemu państwu, aby osiągnąć cele strategiczne, a następnie cele polityczne, które zakładają władzę. I my nazywamy to sztuką wojenną, bo sztuka wojenna powstała w wyniku doświadczeń i badań naukowych. Przecież tylko wspomnę Sun Tzu, strateg, generał chiński, a często żartuję, że kiedy mi oficerowie był taki okres, mówili: a już pan jest stary, to już pan ma stare poglądy. Ja mówię: tak, ale te poglądy są oparte na wiedzy i przekazywanej w formie oczywiście zapisów generała Sun Tzu, który żył przede mną 2400 lat i wy też te zasady wykorzystacie i wykorzystujecie i będziecie wykorzystywać. Także troszeczkę tutaj nie było trafione, bo pan jest stary. Oczywiście ja się tego nie wstydzę, bo oczywiście o swój wiek mam, ale często tak mamy też opinii potężnej: a bo to są z byłego systemu, to są już starzy generałowie, im się nie chce. Nie, właśnie sztuka wojenna powstawała i była tworzona no, wraz z rozwojem społeczeństw, a w tym czasie trwały wojny. I wojna przeszła z lądu na morze, na oceany, w powietrze, dzisiaj w kosmosie. Mówimy już o cyberprzestrzeni i kto wie, co jeszcze się pokaże, jaka domena.
Panie generale, ale pan w zasadzie wywodzi się z broni pancernej. Ja tylko długo mógłbym wymieniać najważniejsze sprawy. Był pan dowódcą 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, potem Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Także nie unikniemy dzisiaj tematu czołgów, drodzy państwo, ale zacznijmy jednak od strategii. Ale jeszcze dodam, że byłem rok na wojnie jako jedyny generał polski. Na bardzo wysokim stanowisku byłem zastępcą szefa sztabu dowództwa naczelnego ISAF. Byłem odpowiedzialny za cały teatr działań wojennych w zakresie wsparcia w kilku obszarach. I też możemy mówić, czy na czasie takiej wojny w Afganistanie była potrzeba użycia czołgów lub nie. No dobrze, drodzy państwo, jak widzicie, bardzo w ogóle dziękujemy, że przyjął nas pan w Akademii Sztuki Wojennej, a więc praktyk. I panie generale, umówiliśmy się dzisiaj, że porozmawiamy właśnie o wielkiej strategii, o strategii rosyjskiej, ale również oczywiście ukraińskiej, bo obie strony mają swoją strategię w trakcie tej wojny, a więc spojrzymy dzisiaj z lotu ptaka na konflikt zbrojny rozgrywający się za naszą wschodnią granicą. To zacznijmy może od strony atakującej, od Rosji. Jaka jest wielka strategia Rosji? Jaką Rosja ma strategię w trakcie tej wojny? O co walczy? Przede wszystkim trzeba zacząć od korzeni rosyjskich, to znaczy od korzeni imperializmu rosyjskiego. Bo strategia wojskowa jest uzależniona od polityki, a przede wszystkim kierunki działań imperialnych czy zapędy imperialne to nic innego jak polityka. Polityka rządów poszczególnych w danych okresach. To śledzimy na bazie doświadczeń historycznych na przykładzie państwa rosyjskiego od carów po dzień dzisiejszy, prawda? Gdzie Rosja chce podporządkować sobie szczególnie Europę Środkową. Ja tutaj, zanim przejdę jeszcze do tych rozmowy na temat rosyjskiej strategii, ażeby łatwiej było zrozumieć, w czasie moich studiów w Akademii Obrony NATO w Rzymie w 2004 roku razem ze słuchaczami tej uczelni byliśmy z wizytą w Rosji i mieliśmy spotkanie z zastępcą szefa sztabu generalnego, który mówił o polityce i strategii rosyjskiej. I mieliśmy możliwość zadawania mu pytań, oczywiście jako polski generał, w tym czasie byłem generałem brygady, zadam mu pytanie dotyczące roli i obwodu kaliningradzkiego i dlaczego tak duże siły zbrojne Federacji Rosyjskiej są w tym czasie skoncentrowane tam. Zwłaszcza, że Polska nie ma doktryny ofensywnej, raczej doktryny obronną, zredukowaliśmy siły zbrojne. Polska nikomu nie zagraża, bo akceptujemy granice ustalone. Co prawda niesprawiedliwe w Jałcie, ale Polska się z tym pogodziła. Na to zastępca szefa sztabu generalnego, późniejszy szef sztabu generalnego, odpowiedział mi bardzo krótko, bo wojska lądowe w Kaliningradzie są elementem odstraszania. No więc ja, nie chcąc na tym poprzestać, mówię, ależ panie generale, waszym odstraszaniem wobec państwa polskiego jest wasza broń jądrowa, triada nuklearna. On tak spojrzał na mnie i zauważyłem, że był dosłownie kolokwialnie przyparty do muru. Odpowiada mi tak: generale, wy Polacy powinniście zrozumieć, że terytorium Europy Środkowej, w tym Polski, jest to strefa bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej. Powiedział po rosyjsku: zona bezpieczeństwa dla Rosji. Co to znaczy? To znaczy, ja mu zadam pytanie, już mi nie odpowiedział. To znaczy, że postrzegacie państwo polskie, które powinno być we wpływach państwa rosyjskiego. My jesteśmy częścią kultury i cywilizacji zachodniej i chcemy tam pozostać. Co nie znaczy, że nie chcemy z wami współpracować. Na ten temat odpowiedzi nie było. Rosjanie postrzegają swoich sąsiadów przez pryzmat siły. Przede wszystkim tutaj mówimy i o ideologii, zanim przejdziemy do strategii, jak również przez pryzmat celów politycznych, a więc podporządkowania sobie krajów Europy Środkowej. Dla nich Ukraina, która dzisiaj walczy o swoją niepodległość, była jakby częścią ich państwa rosyjskiego, imperium rosyjskiego i nie widzieli nigdy możliwości, ażeby Ukraina była państwem samodzielnym. To wynikało też z wypowiedzi Putina od początku jego kadencji, a też dla przypomnienia, w 2014 roku, kiedy Rosja zaanektowała Półwysep Krymski, Putin w czasie wystąpienia, oczywiście ja nie będę przeczytał aż dokładnie jego wypowiedzi, powiedział, że Rosja, oczywiście według ich pojmowania świata, a więc rosyjskiego miru, Ukraina, jest kolebką państwa rosyjskiego, a Kijów jest
matuszką miast rosyjskich. Co to znaczy? To znaczy wyraźnie wyraził się, że ta część Ukrainy powinna być, czy ta Ukraina, że Ukraina powinna być częścią państwa rosyjskiego. To znaczy ich nie uznawał jako naród, jako możliwość stworzenia państwa. Ale Rosjanie mówią też coś innego, że oni nie tyle są agresorem wobec Ukrainy, o ile chcą spowodować to, żeby Ukraina nie dostała się w ręce NATO i w Amerykanów. To jest ideologia ich, uzasadnienie swojej polityki imperialnej, jakoby usprawiedliwienie swojej agresji. Między innymi tym argumentem starają się przekonać własne społeczeństwo. Szanowni Państwo, Panie redaktorze, jeżeli Rosja posiada broń jądrową, tak jak powiedziałem przed chwilą, w stosunku do Polski, to są w stosunku do państwa ukraińskiego. I czemu Rosja nie zakłada? To są przykłady ostatnich 10 lat, 20. Polska, która nie zagraża Rosji, ciągle Polska była w jakiś sposób szykanowana. Ja mówię wprost, były sankcje gospodarcze, byliśmy świadkami, co prawda my dzisiaj o tym żeśmy już zapomnieli. Była próba prostowania historii po rosyjsku? Nie tak dawno, była. Była prostowania i do tej pory na przykład nie chcą uznać część granicy Estonii między Rosją a Estonią. Tak, dlatego że widzą możliwość w przyszłości, podejrzewam, anektowania krajów bałtyckich, bo oni nie uznają integralności terytorialnej tych państw, a przede wszystkim niezależności, prawda, niepodległości. No tak, ale państwa bałtyckie to dobry przykład. Rosjanie mówią, że NATO wchłonęło te trzy były republiki sowieckie, w związku z tym NATO jest ofensywne, NATO się podsuwa pod nasze granice. I mam pytanie, jakie tam wojska są dzisiaj na terenie krajów bałtyckich, a może inaczej? Do czasu kryzysu, kiedy jeszcze Europa, kraje zachodnie, powtarzały ta oko to tezę, no dobrze, ten Putin tak dużo gada, ale na pewno nie zaatakuje. No przecież w tym czasie Estonia miała ledwie brygadę. Ja mówię do ubiegłego roku. Litwa ma ledwie brygadę. Tak zwany żelazny wilk, prawda? Estonia ma niepełną brygadę. Oczywiście te kraje mają rozbudowaną, mają jednostki, czy może inaczej, zbudowany system, szczególnie Estonia, tak jak u nas, obrony terytorialnej. Ale czy obrona terytorialna może zagrażać takiemu państwu jak Rosja o takim potencjale militarnym? No panie redaktorze, tutaj przykład ostatnio, to co zrobiła Białoruś w stosunku do Polski, nas zaskarżyła, Polaków, Polskę, do Trybunału Międzynarodowego, że jakoby my tutaj staramy się zbudować potencjał agresywny i zająć w przyszłości Białoruś. A mam pytania, co Białoruś robiła do czasu agresji na Ukrainę przez Rosję? Przecież na terenie Białorusi odbywały się wielkie manewry, ale na wysokości, na szczeblach strategiczno-operacyjnym. Patrz, Zapad 17, Zapad 13, gdzie nawet, jak tutaj donoszą pewne źródła, były planowane uderzenia jądrowe na nasze miasta, w tym na Warszawę. Czy Polska planowała kiedykolwiek uderzenie jądrowe na Federację Rosyjską? Czy Ukraina to robiła? Przecież Ukraina w 1994 roku dobrowolnie, ufając sojusznikom, w tym wypadku też, nie, co prawda nie Rosji jako sojusznik, ale sąsiadowi, Wielkiej Brytanii, Stanom Zjednoczonym, a mówimy tutaj o układach budapesztańskich 1994 roku, bodajże 6, nie, być może się mylę, 6, w każdym razie te państwa... 4. Tak, kiedy Ukraina zrzekła się broni jądrowej i środków jej przenoszenia, miała być chroniona. A Rosja zaatakowała. No to jeżeli Ukraina chce się rozwijać i chce być częścią kultury zachodniej, może inaczej, chce się rozwijać i korzystać z dorobku i osiągnięć Zachodu pod kątem spraw socjalnych, społecznych, przede wszystkim korzystania technologii, współpracy z Zachodem, to dlaczego Rosja nie chce do tego dopuścić? Przecież Ukraina przed wybuchem wojny 2014 roku, prawda, generalnie armię miała rozbrojoną. Nie zagrażała Rosji. No to pytanie. Nawet tutaj nasza Polska, nasz kraj, był taki okres, że mieliśmy nawet poniżej 100 tysięcy żołnierzy jeszcze parę lat temu. A cały czas nas postrzegano jako agresor, bo tu jest NATO. Oni po prostu, Rosjanie, mają wpajane, przede wszystkim władze, kontynuując politykę imperialną, wpajają społeczeństwo, że NATO to jest zagrożenie. To oni są dla nas zagrożeniem, bo gdyby nie było tego zagrożenia, prawdopodobnie, gdybyśmy im wierzyli, nie byłoby tutaj NATO na terenie naszego państwa. Być może NATO już dawno by się rozwiązało. No proszę dalej. W zeszłym roku, bodajże, przepraszam, w 2021 roku, w jesieni, minister spraw zagranicznych Ławrow co ogłosił, czym się zwrócił do Zachodu? A żeby wrócić do status quo sprzed 1997 roku na terenie Europy Środkowej, a żeby wycofać wszystkie instalacje natowskie. Ale jeżeli mówi o 99
1999 roku, to dlaczego? Co miał na myśli? Często w Polsce to nie było rozpatrywane. Bo w 1999 roku na szczycie NATO w Madrycie podjęto decyzję o zaproszeniu Polski, Czech i Węgier do Sojuszu Północnoatlantyckiego, prawda? Co zostało zmaterializowane w 1999 roku. A więc tutaj już widzimy, że Rosja cały czas stara się w jakiś sposób, prowadząc też fałszywą dyplomację, według mnie to jest fałszywa dyplomacja, ażeby po prostu w jakiś sposób przejąć kontrolę nad obszarami Europy Środkowej, w tym szczególnie Polski. Bo tutaj dla nich nie jest ważne Czechy, Słowacja ze względu na ukształtowanie, położenie tych krajów. Polska jest tym miejscem, położona na takim części Europy, tutaj często mówią geopolitycy, geostratezy o tym, gdzie jest wielką przestrzenią do przemieszczenia wojsk. Ale mało tego, w czasie pokoju panowanie nad tym obszarem daje niesamowite korzyści ekonomiczne z dwóch powodów, z kilku powodów. Przede wszystkim sieci transportowe wśród Zachód, kontrola nad drogami, prawda? I zarabianie na tym. Polska zaczęła wreszcie zarabiać. Linie kolejowe, przestrzeń powietrzna i wreszcie dostęp do Morza Bałtyckiego, znaczy do portów, do morza, prawda, i wyjście na świat. No też Rosja stara się tu pozyskać. Dlaczego? No ktoś powie, no tak, ale też Rosji udostępni mi dostęp, mimo że do morza, bo ona ma określone, mimo że jest wielkim państwem, otoczona wodami, to ze względu na warunki klimatyczne, szczególnie na północy, generalnie dostęp do morza ma Bałtyckiego, tutaj z kierunku wodu kaliningradzkiego. Co prawda to nie jest usprawiedliwienie, można w inny sposób dostęp mieć do morza, w sposób bardziej pokojowanie militarny. Na południu Morze Czarne, to co w tej chwili idzie batalia. No i oczywiście Rosjanie jeszcze chcą wychodzić na Morze Śródziemne poprzez porty w Syrii, tak? Natomiast na Dalekim Wschodzie mają tylko port Władywostok. I to między innymi nie potrafią rozmawiać z sąsiadami w sposób pokojowy, w jaki sposób gospodarczo współpracować, tylko najpierw siła, dopiero jak będziecie podporządkowani, to my zobaczymy, jak to będzie. Panie generale, powiedział pan, że gra toczy się o Morze Czarne. Proponuję już przejść do konkretów. Jakie konkretne strategiczne cele obecnie, kiedy rozmawiamy, na początku lutego 2023 roku próbuje osiągnąć i chce osiągnąć Rosja na Ukrainie? Ale zanim do tego byśmy przeszli, to jeszcze pan redaktor mi pozwoli, że w nawiązaniu do tej wypowiedzi dotyczącej imperialnej polityki Rosji, stąd się rodzi strategia. Tak zwana Gierasimowa, gdzie często w Polsce nie traktowano tego poważnie, bo mówili, że to jest jakieś tam poglądy i tak dalej, i tak dalej. Ale ta strategia, o której mówi, bo my tajnej nie znamy, jest materializowana w tej chwili na Ukrainie, gdzie są głębokie uderzenia i tak dalej, i tak dalej. I Gerasimow zakładał przewagę ilościową, jakościową, co prawda sam o tym mówił, że nie może zyskać czy zrównać się z poziomem jakościowym z Zachodem względu na brak dostępu, czy może zapóźnienie technologii rosyjskiej. On o tym mówił, że trzeba nadrabiać. Ja tego tematu już w tej chwili nie będę rozwijał. I teraz rozpoczynamy od tego, jak cele polityczne Putina były przede wszystkim opanować całą Ukrainę w ubiegłym roku. Zgadza się? Ale on to widział poprzez cel polityczny, osiągnięcie, zawładnięcie całą Ukrainą, przez jak najszybsze zdobycie Kijowa, osadzenie władz marionetkowych, legalnego niby byłego prezydenta. I jemu się wydawało, że wtedy... Czyli chciał Janukowycza według pana Janukowycza, tak. Były na ten temat informacje. No być może ktoś jeszcze inny się przygotowywał do tego stanowiska jakby przywódcy państwa ukraińskiego, ale mianowanego no, z racji przez siłę, ale też wiemy, jak Rosjanie potrafią fabrykować różnego rodzaju plebiscyty, co było byliśmy świadkami w 2014 roku, jeżeli chodzi o Krym, w ubiegłym roku o obwód ługański, o Doniecki i tak dalej, pozostałe te dwa, tam są rozmowa o czterech. I Rosjanie myśleli, ta strategia polegała ich na tym, nie dowierzając możliwościom ukraińskim, bo ich lekceważyli, a popełnili szereg błędów. Dobrze, a więc panie generale, jesteśmy przy mapie i rozpocznijmy od sytuacji wyjściowej tej wojny, czyli luty 2022 roku, rok temu. Szanowni Państwo, po zapowiedziach Putina, gdzie już w jesieni, w listopadzie, w grudniu, w styczniu sytuacja pokazywała, że jest groźba agresji na Ukrainę. Zresztą władze ukraińskie z prezydentem Zełenskim o tym bezwzględnie mówili i przedstawiali. Oczywiście nawet w Polsce niektórzy generałowie emerytowani, a też być może niektóre środowiska polityczne nie dowierzały, że to zagrożenie jest, że ta agresja nastąpi. A mieliśmy w tym czasie wojska rozłożone. To było jedno zgrupowanie bardzo duże, składające się co najmniej z jednej armii. To już mówimy terytorium Białorusi, tak. Na kierunku Czernichowa, w kierunku Kijowa, drugie zgrupowanie.
z kierunku Charkowa, Białogród, w kierunku Czernichowa poprzez Sumy, następnie z obwodu Kaingetek, z obwodu Donbasu, z tych dwóch obwodów, jeszcze nie częściowo opanowanych przez Rosjan w 2014-2015 roku, było przygotowane kolejne zgrupowanie uderzeniowe składające się z dwóch korpusów armijnych i jednostek rosyjskich. Ja mówię dwóch korpusach armijnych, bo to były wojska separatystycznych republik. Oczywiście tutaj z południa, jeżeli mówimy o Krym, Melitopol w kierunku Chersonia, gdzie się Rosjanie przebili. A więc tutaj można ocenić, że zgrupowanie składało się w tamtym czasie, jak mówiły media, a często eksperci, z około 150-170 batalionów grup bojowych, to samego wojska, bo batalionowa grupa bojowa w zależności od składu może liczyć od 500 nawet do 1000 żołnierzy. No to można przypuszczać, że było w granicach 150 tysięcy tych wojsk w jednostkach uderzeniowych tego pierwszego rzutu, ale trzeba też dodać, że były wojska w zakresie zabezpieczenia logistycznego, wsparcia tych batalionów, prawda, zabezpieczenia technicznego, no i lotnictwo. To też można mówić o tym, że jednak nie było to 150 tysięcy, bo to znacznie więcej. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że linia frontu, jak się policzy długość granic, to wynosiła ponad 2 do 3 tysięcy kilometrów. A więc tutaj też z mojej strony było zdziwienie, że Rosjanie na tak potężnym, na tak długiej linii frontu, angażując armię, co najmniej 3-4 okręgi wojskowe, które w składzie były na przykład jak okręg zachodni, był na kierunku tym Sumy, w rejonie Białgorod, Sum, Charkowa, to były trzy armie. Jedna pancerna, pierwsza armia pancerna, następnie 20 i 6 armii ogólnowojskowej, która każda z nich się składa co najmniej z dwóch dywizji, brygad, to już sama armia około 40-50 tysięcy. To można powiedzieć, że to zgrupowanie Zachodniego Okręgu Wojskowego mogło mieć 150 tysięcy, z tym, że później były takie informacje, że załogi czołgów, w ogóle zespoły na poziomie taktycznym, plutony nie były pewno ukompletowane do etatu wojennego, mogło tak być. W związku na to, że Rosjanie uważali, że jak wejdą, to będą ich Ukraińcy widać kwiatkami. No to się przekonali, jak to się stało. I teraz co się dzieje? To była strategia, która zakładała nic innego jak Blitzkrieg guderianowski. I niestety nie udało się. Dlaczego? Że po pierwsze... Niestety dla Rosjan. Dla Rosjan oczywiście. Natomiast jaka była strategia, bo o tym za chwilę trzeba powiedzieć. Jak się Ukraińcy przygotowali? Bo tutaj na razie przypuszczamy. Pewną wiedzę mamy, ale tylko przypuszczamy, jak oni się zorganizowali do odparcia agresji. Ale trzeba powiedzieć tak, że atakując z pięciu kierunków operacyjnych, realizując tą strategię, jest popełniony błąd, bo ja zadałam sobie pytanie, gdzie jest główny punkt ciężkości uderzenia rosyjskiego? Z mojego punktu widzenia, później szereg kolegów, komentatorów podkreślało, że to założenie strategiczne, które przyjęli Rosjanie, nie wskazywało na punkt ciężkości. Po pierwsze. Po drugie, kto koordynował działaniami pięciu kierunków operacyjnych, kiedy Gerasimow, jaki naczelny dowódca sił zbrojnych, tak można, bo naczelnym dowódcą w ogóle to jest prezydent Federacji Rosyjskiej. Natomiast szefem sztabu jest generał, szef sztabu generalnego, ale myśmy nie wiedzieli, kto, i nie było wiedzy, nawet Ukraińcy nie potwierdzili, że była cała operacja koordynowana. To więc na poszczególnych kierunkach realizacja była zadań. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, to błędem Rosjan było rozproszenie sił. Dosłownie. Gdyby pan kierował tą operacją, uderzałby pan raczej w jeden punkt głównymi siłami. Oczywiście, trzeba przyjąć jeden główny kierunek uderzenia i 2-3 kierunki. No trudno powiedzieć 2-3 kierunki. Pozostałe kierunki pomocnicze, ale musi nad tym planem kampanii stać naczelny dowódca. Jest to też uzasadnione historycznie. Na przykład generał Sikorski w swoich wspomnieniach, a nawet Skibiński, który mówi o tym, że jak w czasie 1942-1943 roku, kiedy w czasie II wojny światowej operacje były prowadzone w Afryce Północnej, na Oceanie Spokojnym przeciwko Japończykom, w Europie, mówimy jeszcze, tutaj nie było wtedy drugiego frontu otwartego, prawda, ale tylko na południu kontynentu europejskiego, a tutaj była mowa już o Włoszech, to powiedział, że nad teatrami działań wojennych musi panować jeden dowódca strategiczny. I tego zabrakło Rosjanom. A tego Rosjanom zabrakło. I co się dzieje? Oto tak, że przede wszystkim kluczem do sukcesu był Kijów w tej operacji. Na pewno jako główny punkt ciężkości, że może Center of Gravity, to się nazywa w języku nomenklaturze natowskiej, że zdobycie Kijowa by otwierało Rosjanom możliwość opanowania całego terytorium. Nie udało się. Clausewitz mówił wprost, i to trzeba brać tego pod uwagę, żeby państwo pobić, to trzeba
złamać morale narodu, rozbić siły zbrojne i wypędzić czy zniszczyć władzę polityczną. Nie, Rosjanie tego nie dokonali. A więc nie złamali morale Ukraińców, mało tego, podnieśli morale. Nie rozbili sił zbrojnych ukraińskich, a więc drugi warunek został spełniony do opanowania terytorium ukraińskiego. I trzeci, to co było wspaniałe, co zrobił Zełenski, że powiedział, że on nie potrzebuje podwózki do Lwowa, tylko uzbrojenia. Został w Kijowie, gdzie go naród widział, że przywodzi i kieruje obroną państwa. Te trzy warunki Klauzewiczowskie zostały spełnione. Właśnie to, co mówiliśmy na początku, to jest ta właśnie sztuka, umiejętność przewidywania prowadzenia wojny, prawda? Dobrze, panie generale, czyli widzimy sytuację, w której Rosjanie popełniają potężny błąd rok temu. Tak. I czy to oznacza, że teraz, przed tą nadchodzącą, którą będę oczywiście pana pytał, ofensywą, na którą wszyscy czekamy, ich cele strategiczne się zmieniły? Czy myśli pan, że znowu będą po roku od początku wojny grać o pełną stawkę, czyli próbować zdobywać Kijów, czy spodziewa się pan, że teraz panie już o coś innego grają? Co oznacza pełna stawka? Czy tylko zajęcie wschodnich terytoriów Ukrainy wzdłuż Dniepru? I później łącznie z Krymem, utrzymanie Krymu i może dojście aż do Odessy i połączenia się tutaj z Naddniestrzem? Czy opanowanie całego państwa ukraińskiego? To jest pytanie, to jest stawka. To jest pytanie. I tutaj my, z mojego punktu widzenia, no dzisiaj nie ma tych ogłoszeń, jeżeli chodzi o strategię, sposób prowadzenia wojny przez Putina, że dalej jest jego celem cała Ukraina. Chociaż jeszcze kilka miesięcy temu mówił o tym, że w zasadzie państwo ukraińskie to nie jest państwo, to jakieś tam, że naród ukraiński to w sumie jakaś tam jest szczep, nacja, która tam w ogóle nic nie znaczy i tak dalej. Dalej ciągle podkreśla do swojego społeczeństwa, że no w sumie to wiecie, z bandytami walczymy, no z tymi faszystami i tak dalej. Teraz się to zmieniło, ale dalej. Dobrze, to może inaczej sformułuję pytanie. Jakie realistyczne cele według pana, no bo jeżeli uznamy za pełną stawkę całą Ukrainę, to jest niemożliwe, ale jakie realistyczne cele może osiągnąć Rosja teraz? O co oni się biją? O właśnie. Panie redaktorze, w jednym z wywiadów w sieci, gdzie udzielałem wywiadu dla redaktora Andrzeja Potockiego, chyba to był pierwszy wywiad, jeszcze przed rozpoczęciem wojny. Mówię tak, jeżeli wojnę Rosja rozpocznie, to dla mnie jest pytanie, które dzisiaj nie trudno, na które zadać pytanie, że czy Rosja jest zdolna dzisiaj prowadzić skutecznie wojnę przy takim państwu średniemu, jakim jest Ukraina. I powiedziałem takie coś, że przebieg operacji wojennych, ich rezultaty pokażą, jak silnym, jaki sposób jest zorganizowane państwo rosyjskie. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, to ja sobie odpowiadam na moje pytanie. Być może też inni mają, komentatorzy, inne zdanie. Oczywiście każdy ma prawo do osądu własnego. Uważam, że ta wojna pokazała, że po pierwsze Rosja jest źle zarządzana. Na całe szczęście dla Ukrainy, naszego regionu. A więc system totalitarny nie sprawdza się przy wojnie, a szczególnie w sytuacji, gdzie państwo zaatakowane jest wspierane przez społeczność międzynarodową, ale przede wszystkim społeczność demokratyczną. To, co się dzieje. Chociaż moglibyśmy więcej oczekiwać od tego Zachodu. To jest po pierwsze. Po drugie, zasoby rosyjskie mimo wszystko się wyczerpują. Ja mówię o siłach zbrojnych. To nie jest takie proste. Tak poniesione straty, jeżeli to jest prawda, ja przypuszczam, że co najmniej 90% tak, to co mówią Ukraińcy, że ponad 3000 czołgów zostało zniszczonych rosyjskich w czasie tego konfliktu. Ja mówię tylko o czołgach, ponad 5000 transporterów opancerzonych. A mieliśmy informację przed rozpoczęciem konfliktu, że Rosjanie na czas pokoju dysponują flotą czołgów około 4200. To mówimy, że w granicach 70% czołgów zostało zniszczonych, tak? To mimo możliwości rosyjskich, a pamiętamy dekret Stalina, o tam niewiele się różni to obecny prezydent. To nie jest przypadkowy błąd. Tak, że uruchomił produkcję seryjną sprzętu, a więc wprowadzili pracę na trzy zmiany w zakładach zbrojeniowych i nie tylko w firmach, które wspierają system, a więc te czołgi są modernizowane, stare, bo też są różne informacje, że było 20 tysięcy czołgów starszych typów na zapasie, inni mówili 12 tysięcy. To trudno nam powiedzieć, możemy tylko przypomnieć, ale te czołgi są w tej chwili naprawiane, modernizowane. I teraz na kolejny krok była przeprowadzona mobilizacja. Ta mobilizacja przebiegała według naszych opinii, znaczy nie opinii, no tych tutaj mediów i tak dalej. W mediach w ogóle była przedstawiona informacja, że ta mobilizacja idzie ociężale, że są błędy. Tak,
ale zmobilizowali ponad 500 tysięcy żołnierzy. Zgadza się? To się potwierdza Rosjanie. I teraz tak, na pewno część tych 500 tysięcy, bo to byli ci żołnierze, czy w ogóle przestępcy z więzień i tak dalej, no to ile? 200 tysięcy? Na pewno ich tam nie było. Ale generalnie wojna zaczęła się toczyć tu. Jak Rosjanie ponieśli klęskę w okolicach Kijowa, wycofali się stąd, to zauważmy, że skupili się na czym? Na Donbasie. A więc krótko mówiąc o utrzymaniu. Dlaczego skupili się na Donbasie? Bo po pierwsze, Donbas jest bardzo ważnym, nie do końca opanowali, jest bardzo ważny z punktu geograficznego, ale również przede wszystkim z punktu gospodarczego dla Ukrainy i dla Rosji. Przecież tutaj jest tablica Mendelejewa, część tablicy Mendelejewa, najbogatszy region w Europie, jeżeli chodzi o zasoby bogactw naturalnych, ale też przemysł, który jest, prawda, zrujnowany, ale przede wszystkim rolnictwo. To Ukraina stąd jest trzecim eksporterem tych zbóż, prawda, i płodów rolnych na cały świat. Rosjanie już w czasie konfliktu w ubiegłym roku zaczęli te obszary przejmować, mało tego kraj zboże wysyłać. To są przykłady, że to jest dla nich bardzo ważne. Mhm. Sprawa czyli następna. Walki teraz toczą się, tu jest Krematorsk. Krematorsk, była Izium, silna obrona, Izium. Bachmut, czyli tak, teraz Bachmut. To tutaj dlaczego jest... Bachmut? I często jest lekceważony przez komentatorów, a nawet przez komentatorów amerykańskich, że o co tam się ci Ukraińcy biją, należałoby się wycofać. Mhm. Zełenski powiedział, postawił cel polityczny przed wojskiem w ubiegłym roku. Celem Ukrainy, kiedy jeszcze przed rozpoczęciem kontrofensywy sierpień-wrzesień, jest odzyskanie utraconych terytoriów, tak? Więc Ukraińcy, przyjęli tą strategię, wiedząc o tym, że nie jest w stanie opanować całego państwa, ale to państwo jest nękane głębokimi uderzeniami. A przecież w 2019 roku w Szkole Nauk Wojennych, w Akademii Nauk Wojennych w Moskwie, w czasie swojego publicznego wystąpienia Gerasimow powiedział, że Rosja w tej chwili posiada, no mówimy na 19 roku, że już posiada systemy do uderzeń długodystansowych na terytorium państwa rosyjskiego. A więc krótko mówiąc, systemy, które są rozmieszczone w głębi, są poza zasięgiem środków ukraińskich, a więc mogą bezkarnie wystrzeliwać rakiety, odpierać, atakować Ukrainę na całą jego głębokość terytorium. Aż jakby po granicę polsko-ukraińską. Tak. Oni i w związku tutaj z tym, strzelają z Nadmorza Czarnego, prawda? Ale nie tylko z nad terytorium, z Nadmorza Czarnego. Nie zapominajmy, że również flota kaspijska odpala kalibry. I razi cele na terenie Ukrainy. Nawet mieliśmy informację, że z akwenu Morza Kaspijskiego wyszczeliwane były rakiety, które uderzały w cele w Kijowie, wokół Kijowa. Mhm. A więc oni te możliwości mają. No, po drugie, jeżeli mówimy o możliwościach, że Rosjanie tracą zapasy, amunicji i tak dalej. To prawda, ale ja bym chciał przejść do czegoś innego, dobra, do tego obszaru. To przy mapie. I czyli teraz popatrzmy. Jeżeli wyjdzie do końca, nowa ofensywa, to... skończmy to. Rosjanie nie zdołali opanować do końca czterech obwodów. Obwodu Ługańskiego, Donieckiego i Zaporowskiego. Nawet musieli się wycofać z obwodu chersońskiego, przejść na wschodnią część Dniepru, prawda? I co Putin mówi? Postawił zadanie, no dzisiaj w prasie się ukazało, przed dowódcami, opanować wszystkie cztery obwody, to znaczy dojść do rzeki Dniepru. I postawił zadanie, macie to zrobić dowódcom do 1 marca. I teraz popatrzmy, co się na froncie dzieje. Nie będziemy się skupiać na działaniach taktycznych wokół miejscowości, jak wioska, sioło czy tak dalej. Bachmut jest w tej chwili kluczem. Dlaczego? Bachmut jest połączony przed zniesieniami, które chronić będą dostęp, znaczy wzbraniać będą dostęp do Dniepru dla Rosjan. I Ukraińcy, broniąc Bachmutu, zdają sobie sprawę z dwóch powodów, że Bachmut jest wielkim, znaczy bardzo ważnym centrum komunikacji drogowej i kolejowej, północ, południe, wschód, zachód, gdzie umożliwia po pierwsze przemieszczanie jednostek i ich manewrowania, szczególnie w okresie zimowym, gdzie muszą jednostki działać wzdłuż dróg, nie mogą wyjść na obszary z wielu powodów, zabagniony i tak dalej teren. Po drugie, jest ważnym miejscem komunikacyjnym i te drogi dla zaopatrzenia jednostek rosyjskich.
I to są dwa punkty i z tego powodu tam się toczą ciężkie walki i Ukraińcy tego bronią. Ale jeszcze jedno, ten Bachmut odgrywa z mojego punktu widzenia bardzo ważną część jako cel operacji. A więc zabezpiecza operację ukraińską obronną. I teraz idźmy w stosunku do zadania politycznego, jakie określił prezydent Zełenski, że musieli będą odzyskiwać ten teren. I Ukraińcy sobie doskonale zdają sprawę, że jeżeli oddadzą łatwo, to będą później musieli wielkimi stratami odzyskiwać. To teraz broniąc Bachmutu i tych miejscowości, wykrwawiają rosyjską ofensywę, spowalniają tempo, bo nie można powiedzieć, że ofensywa rosyjska została zatrzymana. Absolutnie nie. I Putin, stawiając zadanie, chce opanować tymi wojskami ten obszar, bo to prawdopodobnie będzie też kluczem do kontrofensywy. Bo teraz trzeba się zastanawiać, to co pan mówi, w jakim kierunku pójdą uderzenia rosyjskie zgrupowań, które są na nowo formowane, bo one są. Tam się mówi nawet o liczebności 200-300 tysięcy żołnierzy. I mówimy o tym, że została taka ilość zmobilizowana. Nawet z tych 500 tysięcy, jak żołnierze poszli na uzupełnienie jednostek walczących, bo na pewno, to niech to będzie nawet 300 tysięcy. To teraz trzeba ich wyposażyć w ciężki sprzęt. W tej chwili trwa produkcja czołgów, transporterów opancerzonych, haubic, rakiet i środków bojowych, a więc amunicji, rakiet i tak dalej. Trwa, bo tego nikt nie zatrzymał. A Ukraińcy nie są w stanie dzisiaj razić swoimi systemami uderzeniowymi zakładów rosyjskich produkujących uzbrojenie, a więc oni bezkarnie to produkują. Jednocześnie szkolą. Drugi symptom, że szkolą duże zgrupowania wojskowe. Mieliśmy informację, też podejrzenia, że Rosjanie szkoląc się na terenie Białorusi, gromadzą wojska do uderzenia z tego kierunku północ-południe, prawda? No ale tam się mówiło cały czas, że jest stan liczebny około 10 tysięcy. Na tak dużej froncie, to jest około 300-400 kilometrów, 10 tysięcy żołnierzy, to jest nic. Przy silnej obronie, białoruska armia, gdyby ich wsparła? No to mamy 4 brygady. No nie sądzę, bo nie było mobilizacji na Ukrainie, że zmobilizowała większą armię, na przykład do 10-15 brygad. Po drugiej strony patrzmy na politykę Łukaszenko, prezydenta, który unika bezpośredniej konfrontacji. Powtarzam, bezpośredniej konfrontacji, chociaż Białoruś w wojnie jest zaangażowana, bo udostępniła terytorium dla startu samolotów, a więc lotniska i do uderzeń rakietowych, systemów rakietowych, które ostrzeliwają Ukrainę. Panie generale, ja tylko tutaj jest mniejsza mapa, której państwo nie widzą. Ja dodam, że ta część Ukrainy to jest dowództwo operacyjne Zachód. Czy rozumiem, że wątpi pan w możliwość ataku tutaj jakiegoś rosyjskiego, żeby odciąć Ukrainę od dostaw z Polski? Czyli rozumiem, że oni trochę tak straszą, żeby utrzymać właśnie to dowództwo operacyjne Zachód w ustawicznych nerwach i żeby tu trzymać po prostu część oczywiście, nie tylko sił. Dowództwo, ale i zgrupowanie, bo w końcu też w sumie nie można lekceważyć tego kierunku, bo jeżeli by Ukraińcy zrezygnowali z obrony tego kierunku czy przygotowania się do parcia agresji, to już jest groźba odcięcia Ukrainy od dostaw zachodnich. Tak. Ale wróćmy jeszcze na chwilę. No właśnie, ja tylko wtrącę jedną rzecz. Wczoraj czy przedwczoraj był raport tego amerykańskiego ISW. Oni uważają, że w przeciągu najbliższych kilku tygodni, albo w lutym, albo na początku marca, właśnie pójdzie duże uderzenie kilkuset tysięcy żołnierzy rosyjskich z kierunku Ługańsk, Donieck. I tutaj ta ofensywa się rozegra, a nie tak jak niektórzy uważają, że tutaj. Czy uważa pan, że rzeczywiście coś może być na rzeczy i te wojska będą nacierały w tą na stronę do rzeki? Na pewno Rosjanie w tym okresie, w stanie pogody, w tej porze roku, musimy patrzeć pod kątem, w jaki sposób teren umożliwia działania wojskom w otwartej przestrzeni, żeby wykorzystać przewagę ilościową. Nie sądzę, że w lutym, a nawet w marcu, bo będą wtedy potężne roztopy, takie uderzenie może pójść. Dlatego, żeby się Rosjanie, powtórzyliby Rosjanie błąd z ubiegłego roku. Czyli utknęliby na drogach, tak? No, 41 rok, drugi, przepraszam. Niemcy, zmieniając plany, idą w ramach swojej operacji na Krym. Kiedy? W czerwcu. Dochodzą, gdzie? Pod Stalingrad. Bo teren pozwala. Bo poszły jednostki pancerne zmechanizowane, no zmotoryzowane, prawda? A więc biorą pod uwagę już w tym czasie brali pod uwagę warunki pogodowe, jak również stan terenu. I Rosjanie po tych, uważam, klęskach ubiegłego roku i doświadczeniach przykrych mogą wyciągnąć wnioski. Tylko tutaj zawsze trzeba mieć tą dozę takiej niepewności, czy te przypuszczenia mogą się moje spełnić. Ale dlaczego o tym mówię? Bo Rosjanie sobie zdają sprawę, że Ukraińcy dzisiaj wspierani przez Zachód dążą do utworzenia swoich zdolności do zatrzymania
ofensywy rosyjskiej, a więc krótko przy tej planowanej czy ocenianej, że może nastąpić, prawda? To jest wielkie prawdopodobieństwo, że ta ofensywa rosyjska ponowna będzie, ponowne uderzenie. W związku z tym Rosjanie z tego zdają sprawę, że Ukraińcy też się wzmacniają. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę opór Ukraińców dzisiaj w tym rejonie i straty, jakie Rosjanie ponoszą, gdzie nie mogą w szybkim tempie wykonać zadania Putina, a jeszcze raz powtórzę, opanowanie Donbasu w ubiegłym roku miało być do 1 września, nie udało się, do 15 września, nie udało się i później okazuje się, że Putin już nie występował publicznie, nie stawiał zadania dla wojsk. Teraz mówimy, że że określił zadanie do 30 marca, a więc miesiąc. Jest to groźba dla Ukraińców. I teraz kończąc tą wypowiedź, ja też zastanawiałem się, jak będzie uderzenie szło. Bo tak, wspomniany Instytut Studiów nad Wojną Amerykańskiej Think Tank mówi, że najlepiej jakby było uderzenie z południa. To jest ich przypuszczenie. Inni mówią, że prawdopodobnie, a ja nie wierzę, że ruszą ponownie na Kijów. No, co by było Kijowem? No tam jest Kijów, to jest kilkumilionowe miasto, jest przygotowane do obrony w tej chwili. Tam Rosjanie by część wojsk swojego utopili we krwi. Oczywiście Kijów by był zniszczony i tak dalej. Być może nawet zdobyty w jakimś etapie wojny. Tylko jak by było, jakie ciężkie straty by Rosjanie wtedy ponieśli? Ja sądzę, że o tym oni myślą. Natomiast trzeba patrzeć tak. Kiedy atakowali Kijów, szli z kierunku Sum, bo ten teren pomaga im atakować. Tu jeszcze jest Połtawa. Tam, gdzie wojska chadzały w poprzednich wiekach i poprzednich dziesiątkach lat temu. Szwedzkie między innymi. Tak, szwedzkie, dosłownie. Ale uderzenie z Połtawy odcięłoby Charków. Tak, i teraz Charków jest częścią... Znaczy, przepraszam, uderzenie na Połtawę odcięłoby tak, Charków. Tak, ale Charków jest częścią obwodu donieckiego, prawda? Mhm. Obwodu w ogóle Doniecka. A więc ja uważam, jest ważnym punktem... Chyba Charków jest osobny obwód. Znaczy oddzielny, tak, ale z częścią obwodu donieckiego. Znaczy nie obwodu donieckiego, tylko Doniecka całego. Ale to jest bardzo ważny punkt. I to jest teren, który pozwala Ukraińcom, jak również Rosjanom prowadzić operacje na dużą skalę z użyciem wojsk pancernych zmechanizowanych. Bo na razie nie wiemy, w których miejscach nastąpiła koncentracja jednostek zgrupowań uderzeniowych Federacji Rosyjskiej. Na pewno... Kiedy wojska zostaną gromadzone, wywiad amerykański satelitarny da informacje dla Ukraińców, ale też będziemy o tym wiedzieli. Także tak jak rok temu. Ja uważam w ten sposób, że prawdopodobnie liczyć się należy z tym jednak to, co Amerykanie mówią, z tym kierunkiem południowym, aby wzdłuż Dniepru uderzyć w kierunku na Czernichów, wtedy tam, no co prawda już jest miastem granicznym, by się stawał wtedy Kijów. Mhm. Natomiast jeszcze... Czyli panie generale, czyli może podsumujmy to. To będzie dwuetapowa operacja. Pierwsze uderzenie pójdzie na Dniepr, i to, żeby... co tym zgrupowaniem, tak, które jest w styczności z Ukrainą, z jakimiś, tak, siłami zbrojnymi. I jeżeli się powiedzie, to Rosjanie mogą próbować drugiego uderzenia na północ, tak, żeby całą wschodnią Ukrainę po tej stronie rzeki opanować. Tak, i jeszcze chyba jest trzeci, panie generale, cel, to znaczy te bombardowania. I to jest chyba też cel strategiczny, którego celem jest osłabienie Ukrainy. Oczywiście, to jest jeden z założeń, znaczy z jednym kierunku działań strategicznych Silnej Federacji Rosyjskiej, a więc głębokie uderzenia, przede wszystkim na infrastrukturę krytyczną, aby starać się obniżyć morale Ukraińców, a mi się wydaje, że im bliżej wiosny, tym będzie trudniej to zrobić, kiedy w okresie zimy nie nastąpiło obniżenie morale narodu ukraińskiego i Rosjanie to nie osiągnęli sukcesu, tym bardziej na wiosnę. Ale to jest jedno tylko takie jakby założenie, że w celu tutaj zmuszenia społeczeństwa ukraińskiego do poddania się, co nie nastąpi, uważam. Drugie, dezorganizacja zaopatrzenia, a więc niszczenie węzłów drogowych, kolejowych, ale też infrastruktury, żeby gospodarka ukraińska nie funkcjonowała i tym samym, żeby utrudnić przemieszczenie zaopatrzenia dla ukraińskich sił zbrojnych z zachodu, z naszych hubów lokowanych. Tu dla nich jest to, tak wspomnę, głębia strategiczna dla Ukraińców tutaj na terenie Polski, a więc tutaj z tej głębi strategicznej, kiedy będą przemieszczane jednostki ukraińskie, które się szkolić mogą tutaj na zachodzie, bo mimo wszystko będą w jakiś sposób chronione i będą miały większą szansę na przetrwanie i wyszkolenie się, ale później, kiedy będą się przemieszczać, no będą narażone na uderzenia, co nie znaczy, że Rosjanie mogą być skuteczni. Dobrze, mam jeszcze jedno pytanie, panie generale. Zanim przejdziemy do drugiej strony medalu, czyli co Ukraińcy, tak, sobie stawiają jako cele strategiczne, co oni mogą zrobić w tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, to jeszcze jedna rzecz, bo to się nasuwa i o tym się mówi od samego początku. Gdyby udało się to pierwsze uderzenie Rosjan i potem to drugie, i tutaj rozegrałaby się ta wielka bitwa
Kijowa i nie daj Boże ta część Ukrainy by wpadła w ręce Rosjan. Czy myśli pan, że próbowaliby jeszcze dokonać krótkiego uderzenia, rzeczywiście takiego, żeby odciąć Ukrainę od morza i zamienić się de facto w... Jeżeli Rosjanie się wycofali z Chersonia, od tego zacznę, ale jeszcze wrócę do tych kierunków uderzeń. Jeżeli Rosjanie wycofali się z Mikołajewa, z kierunku Mikołajew, Cherson, przeszli na wschodnią część Dniepru, to znaczy, że na określony czas jakby ograniczyli swoje cele strategiczne i polityczne, przede wszystkim polityczne, połączenia się tutaj z wodem, z tym z Naddniestrzem, bo nie starca im na razie sił. Bo nie sądzę, że Putin zmieni swój cel polityczny podporządkowania sobie całej Ukrainy, ale założę się teraz, znaczy założę, przyjął założenie, że w związku z oporem Ukrainy najpierw trzeba opanować to. I tu dla niego będzie orzech do zgryzienia. Dlaczego? Że tutaj są najbardziej antyrosyjskie poglądy, społeczeństwo rosyjskie, następne wobec Rosji anty. Ukraińskie. Ukraińskie. I tutaj będzie się obawiał tych ruchów. To by było dla niego jakby no, drugi Afganistan albo Wietnam dla Amerykanów. No dobrze, panie generale, to ja teraz odwołam się do takiego przykładu historycznego. Proszę. Pamiętam, że przed operacją Market Garden brytyjski generał opowiadał o założeniach tej operacji i wstał generał Sosabowski i powiedział: panie generale, przepraszam, a czy wziął pan pod uwagę, że tam jest przeciwnik i co przeciwnik zrobi i teraz? Pewnie domyślam się, że wiem o tym, że na Ukrainie jest odpowiednik Akademii Sztuki Wojennej. Tam są tacy generałowie jak pan generał ukraińscy. Świetni. I oni myślą, co zrobić. Mówiłem jeszcze od nich profesjonalizmie, zanim się wojna rozpoczęła, bo ich poznałem. No dobrze, to teraz co oni mają w głowach? Oni patrzą na tą samą mapę, mają te same miasta, mają tę samą rzekę tutaj, te same kreski narysowane flamastrami. Jaki oni mają pomysł na to, żeby złamać to uderzenie, żeby uniemożliwić te rosyjskie plany, które pan nam pokazał? Jeden z dowódców rzymskich, to bodajże był drugi wiek przed naszą erą, a może wcześniej, znaczy tak, dobrze mówię, wcześniej, powiedział tak: co zrobić, żebym ja był w głowie tego mojego przeciwnika? I my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co dowódcy ukraińscy w tej chwili myślą. I niech tak pozostanie, bo też trzeba pamiętać o tym, że jeszcze, że wojskowie są uzależnione od polityki, od polityków, a prezydent Zełenski im określa cele polityczne. My oczywiście wiemy o tych celach politycznych tak jak do tej pory. Przede wszystkim odzyskać utracone tereny. Oni próbowali to zrobić, jednocześnie wypchnąć Rosjan aż za wschodnią granicę na ich terytorium. Ale wróćmy teraz do początku wojny. Czy to jest realistyczne? Ale wróćmy, no to na pewno pytanie trzeba sobie zadać i później w jakiś sposób odpowiadać. Ale na chwilę skupmy się na tym, jak Ukraińcy się przygotowali do wojny. Już po 2014 roku częściowo Dybalcewo i tak dalej pokazało tutaj, że Ukraińcy w tym czasie nie byli przygotowani do wojny, ale w tym czasie, w 2017 roku, 2018 do początku, pierwszy kwartał, byłem doradcą w zespole natowskim. Jako członek zespołu natowskiego i Polska jako kraj wiodący jeżeli w tym zespole w obszarze zdolności operacyjnych. W związku z tym był taki moment, taki czas, kilku miesięcy, że miałem dostęp w pewnym sensie do strategii. Nie była prezentowana wprost, ale mogłem to zrozumieć. Na czym to polega? Po pierwsze, założyli tak, że Rosja będzie dążyć jednak do podbicia Ukrainy. To nie ulega wątpliwości. Od 2015 roku przyjęto taką tezę. W związku z tym, co Ukraina zrobiła, o tym trzeba powiedzieć. Przede wszystkim dokonała przeglądu kadr dowódczo-sztabowych. Przecież pamiętamy o zdradach oficerów w 2014 roku. Admirał na Krymie, to było najgorsze. Tak. O zdradzie, co oficerowie, którzy byli wyznaczani na stanowisko podpułkownika i podpułkownika Izwysz, przechodzili badania na urządzeniach. Uważam, że to już dawno w Polsce powinno zrobić, bo ja takie urządzenia, na takim urządzeniach przeszedłem. Wariografię, żeby w kościele się przekonać, że jestem wiarygodnym obywatelem wobec państwa polskiego, lojalnym wobec państwa polskiego. Mało tego, trzeba też pamiętać, że dużo generałów, ale to też studiowało w Moskwie, na uczelniach rosyjskich, z rosyjskimi generałami dzisiejszymi, którzy prowadzą działania. Jeden z generałów w czasie rozmowy powiedział, że zerwał kontakty. Przecież oni byli, mówi, na uczelniach, w jednych ławkach siedzieli, bo to było to pokolenie. Panie generale, do czego zmierzam? Przepraszam, tylko wtrącę. To ma swoje minusy, bo może być szpionem, ale ma też plusy, bo zna świetnie tych ludzi. Ale jeżeli został sprawdzony i potwierdził lojalność państwa ukraińskiego, to teraz w tym wypadku jest nic innego, jak go wykorzystać na odpowiednich stanowiskach, żeby wykorzystał swoją wiedzę na potrzeby państwa ukraińskiego. Ja mówiłem wtedy, jak się wojna rozpoczęła, że dlatego Ukraińcy się skutecznie bronią,
bo nie mają przewagi ilościowej, ale mają przewagę niematerialną. My tego uczymy u nas w tej akademii. Czyli znają Rosjan. Znają Rosjan, więc mają przewagę intelektualną, bo przewaga intelektualna to znaczy stopień wyszkolenia oficerów od szczebla strategicznego w dół do podoficera włącznie, znajomość rzemiosła sztuki wojennej, umiejętność wprowadzenia, stosowania zasad sztuki wojennej i tak dalej, i tak dalej. Czego Rosjanie słynęli, ale później się pogubili. Co Ukraińcy zrobili? Przede wszystkim zmienili system dowodzenia. Wyznaczyli dowództwo operacyjne. Centrum strategiczne to było w Kijowie, naczelny dowódca. Wyznaczyli dowództwa regionalne na północy, dowództwo regionalne północ, na wschodzie dowództwo regionalne wschód, ale jeszcze w ramach dowództwa operacyjnego wschód tak zwany był dowódca operacji antyterrorystycznej, w skrócie ATO po ukraińsku, gdzie w ramach dowództwa wschodniego podlegał temu dowódcy, który kierował bezpośrednio działaniami zbrojnymi przez ten okres do 24 kwietnia. Na południu powstało dowództwo południowe i na zachodzie, jak oni żartowali, w sumie niepotrzebne, ale tam musi być, bo graniczą z państwem zaprzyjaźnionym, jakim jest Polska. To mi Ukraińcy przedstawiali. I co tam się stało? No, to jaka struktura wojsk? Ukraińcy zeszli z struktury korpuśnej, dywizyjnej, zostali na strukturze brygadowej, gdzie do tej pory jeszcze funkcjonowali. Oni założyli obronę i robili zgrupowania obronne. Północ, wschód, południe i zachód. Z tym, że zachód, wiemy o tym, tam były ograniczenia. I co się stało jeszcze? Co było ciekawe i tutaj też nakazało mi zmiany w strukturze. Popatrzmy, jak w trakcie wojny podchodzą w sposób i naukowy, i praktyczny do zmiany w pewnym sensie swoich planów. Kiedy Kijów był otoczony z dwóch stron, natarcie rosyjskie zostało zatrzymane na wysokości Żytomierza i Irpinia. Tutaj, kiedy uderzenie poszło z kierunku Sum, Niżyn na Browary, zostało rosyjskie zgrupowanie zatrzymane, ale cały czas szło uderzenie jeszcze z Czernichowa. Co Ukraińcy zrobili? W ramach dowództwa operacyjnego wschód, przepraszam, północ, utworzyli dowództwo, i proszę zauważyć taką ciekawostkę. Operacyjno-taktyczne się nigdy jeszcze do tej pory z takim pojęciem, z takim poziomem dowodzenia nie spotykaliśmy się. Ale co zrobili dalej? Wyznaczyli dowódcę na obszar wokół Kijowa, dowódcę wojsk lądowych, ukraińskich sił zbrojnych, który przejął dowodzenie tą operacją, aby zsynchronizować działania tutaj na wschodnim wybrzeżu i na zachodnim wybrzeżu Dniepru po to, żeby pobić wojska. I to się udało. I ten dowódca później wojsk lądowych teraz prowadzi operację obronną w ramach znowu wschodniego okręgu, bo jest ten region dowództwa regionalnego. A więc to jest strategia. Drugi element strategii ukraińskiej polega na tym, że wykorzystywać teren, dogodne rubieże terenowe, a więc miejscowości, trzymać szlaki komunikacyjne, węzły szlaków komunikacyjnych, wykorzystywać rzeki, wykorzystywać teren, a więc tam, gdzie są pofałdowane. I dlaczego teraz chcemy powiedzieć znowu, że bardzo Ukraińcy zwracają silną, bardzo dużą uwagę na teren, wykorzystanie terenu. W tej chwili silne, ciężkie walki trwają o utrzymaniu Bachmutu. Bachmut, jak wspomniałem na początku naszego spotkania, ma bardzo ważne znaczenie z punktu operacyjnego w zakresie zaopatrzenia wojsk i możliwością ich manewrowania, ale za Bachmutem w odległości kilku kilometrów od przedmieść na zachód od Bachmutu jest pasmo gór. Jeżeli to pasmo gór zostanie opanowane przez Rosjan, Bachmut, to wtedy Rosjanie mogą błyskawicznie dojść, uderzać w dół, bo już idą w kierunku Dniepru, gdzie jest teren pochyły, umożliwia działania na Dnieprze. I tego Ukraińcy mocno się bronią. W tym się mocno, dlatego się tak mocno bronią. Ale jest zagrożenie, bo Rosjanie wykonali uderzenie na północy, bodajże Soledar. Nie udało im się, chociaż był zdobyty, zatrzymane zostało natarcie, ale tutaj od kierunku, jak ostatnich dni widzimy, taka miejscowość jest kolejna, która powoduje to zdobycie i okrążenie Bachmutu od wschodu. To jest pewne zagrożenie. Ukraińcy w tej chwili tam ciężko prowadzą ciężkie walki i kontratakują, żeby z powrotem ten teren odzyskać. Panie generale, zasadnicze pytanie, kluczowe, które wisi nad całą naszą rozmową, to jest następujące. Jeżeli, oby tak się stało, uda się powstrzymać to pierwsze uderzenie, o którym mówił pan generał na początku, Ukraińcom, no to wszyscy domyślają się, że ten sprzęt, który teraz w dużym wreszcie ilościach napływa do ukraińskich sił zbrojnych z zachodu, może posłużyć do kontrofensywy. I teraz proszę powiedzieć, gdyby pan był generałem ukraińskim i pan gdyby decydował, gdzie by pan tą kontrofensywę przeprowadził? Bo są dwa... Ale nie śpieszmy się.
To na tylko pewno, powiem, że na pewno. Aha, tak, tylko ale... powiem tylko, że w mediach są dwa kierunki, że albo z powrotem na Ługańsk i Donieck, a inni uważają, że na Mariupol, żeby przeciąć ten korytarz, o którym jeszcze nie mówiliśmy, łączący Krym z Rosją. Ale po kolei. Żeby przygotować kontrofensywę, najpierw trzeba zatrzymać ofensywę strony przeciwnej. Ukraińcy starają się to zrobić w Donbasie. Skutecznie powstrzymują? Tak. Nawet jeżeli Rosjanie mają ograniczone sukcesy taktyczne, bo zdobywają miejscowości, walcząc w kilkanaście dni, ale mimo wszystko ta linia frontu przesuwa się, bo jak popatrzymy od wiosny, gdzie Rosjanie byli, najpierw Krematorsk, prawda, teraz gdzie są tutaj, gdzieś na tej wysokości, to znaczy, że mają sukcesy, chociaż okupione ciężkimi stratami. Ukraińcy ich wyczerpują. To pierwszy warunek, żeby wykonać kontrofensywę, bez względu z jakiego kierunku, za chwilę sobie o tym porozmawiamy, Ukraińcy muszą ostatecznie zatrzymać natarcie Rosji. Ale ono dopiero nadchodzi chyba, nie? To potężne. Nie, mówimy o tym, co jest w styczności. Muszą skutecznie powstrzymać. Po drugie, muszą mieć siły i środki, żeby się kontrofensywa udała, że kiedy uderzą, muszą uderzyć na wojska, które będą rozpoczynały ofensywę przeciwko Ukrainie. A więc krótko mówiąc, to co się władza ukraińska i dowódcy dopominają, systemów głębokich uderzeń. To nie mówimy o 150 kilometrach. Tu trzeba mówić nawet do 1000, żeby uderzyć w terytorium, w instalacje wojskowe i w zgrupowania wojsk i elementy logistyczne, które są usytuowane na terytorium państwa rosyjskiego. Tutaj Ukraińcy mają ograniczenia, dlatego że Zachód ogranicza im te dostawy, a więc nie dopuszcza do dostarczenia takich systemów do głębokich uderzeń. No właśnie, bo tylko dostali na 150 kilometrów. Dosłownie. To już jest coś. To jest taki poziom już nie strategiczny, ale poziom operacyjny, bo do tej pory to mają poziom taktyczny, jeżeli chodzi o rażenie głębokie. Co trzeci, jaki warunek musi być spełniony? Musi być stworzone zgrupowania do uderzenia. A więc krótko mówiąc, to co Ukraińcy się dopominają. Słyszymy, 300 czołgów, 500 transporterów, 200 samolotów. To tak w skrócie mówię, prawda, ale takie sumy padają z ust prezydenta Zełeńskiego i z ust załużnego, tak, dowódcy. Prezydent Zełeński powiedział, że Ukraina ma zasoby 5 milionów obywateli przygotowanych do mobilizacji. To jest potencjał, jeżeli chodzi o zasoby demograficzne, bardzo duży i to jest możliwe. Pytanie, czy wystarczy im tego uzbrojenia na taką sumę, bo tutaj nie mówimy tylko o uzbrojeniu kałaszników, bagnet i granat, granaty przeciwpancerne i przenośna wyrzutnia pocisków rakiet przeciwlotniczej. One są oczywiście potrzebne na tym poziomie, ale tutaj musimy pamiętać o jednostkach wyposażonych w czołgi, do wsparcia artylerią, do wsparcia pododdziałami inżynieryjnymi, bojowe wozy piechoty do transportu żołnierzy, podwożenia ich na linię styczności z przeciwnikiem, do transzei i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No tak, ale czołgi mają dostać, ale samolotów nie. Ale samolotów nie, tak. To jest właśnie tym, że można przewagę powierzchnią niwelować jeszcze systemami naziemnymi, a więc obrony przeciwlotniczej, obrony powierzchni kraju. To akurat Zachód dostarczać już zaczął, czy mówi się o patriotach, o innych systemach. Do tych systemów w tej chwili mnóstwo, nawet trudno ich jakby zlicytować czy ocenić, z jakich krajów, na jakie te systemy będą dostarczone. Ale to już jest coś. I teraz pytanie. Z której strony Ukraińcy powinni uderzyć? Popatrzmy. Jeżeli mówimy o jakimś tym kierunku, to musieliby sforsować co? Przeprowadzić swoje wojska przez miejsca. Jedynie tu Kaniów jest, a więc Czerkasy jest teren, który umożliwia przemieszczenie dużych zgrupowań wojsk. Dalej tutaj Dniepropietrowsk, zgadza się. No, na Chersoniu wszystko stanęło. A więc te trzy kierunki z mojego punktu widzenia umożliwiałyby Ukraińcom przemieszczenie zgrupowań, nawet częściowe, żeby narastał ten potencjał do uderzenia, ale tylko przez te ciśniny. I teraz pytanie, że można by było uderzyć, to jest moje przypuszczenie, na przykład z kierunku tutaj zgromadzić wojska Połtawa, Sumy i tak dalej, ale tutaj trzeba też pamiętać o zabezpieczeniu tej granicy i uderzyć w wielkie skrzydło tutaj i zrolować Rosjan aż do Morza Azowskiego. Czyli jednak na Mariupol, tak? Na Mariupol, tak jest. Tutaj uderzyć są. Mało tego, te rzeki są już i płyną w kierunku południowym, a więc tutaj mniejsza jest konieczność ich forsowania, prawda? Tylko prowadzić uderzenia wzdłuż rzek. No drugi można warunek, to co Amerykanie mówią, żeby Ukraińcy wykonali uderzenie z kierunku tutaj Chersonia,
i odciąć od Krymu. No tak, bo wtedy Krym wpada. Ja nawet komentując wydarzenia w ubiegłym roku, no mówiłem, jeżeli kierunki kontrofensywy ukraińskiej, to z tego kierunku. Ale też i Ukraińcy z mojego punktu widzenia popełnili błąd, bo starali się uderzyć na dwóch kierunkach. Mikołajew, Cherson, tutaj pójść na Melitopol, prawda? Ale też uderzyli z kierunku tutaj Sum, Charkowa, w tą stronę. I w sumie to się największe były postępy w okolicach obwodzie charkowskim. To być może należało zgromadzić wojska na jednym kierunku i uderzyć skutecznie. A największym zagrożeniem było zgrupowanie dwóch korpusów armijnych, to tych dwóch republik separatystycznych i wojsk rosyjskich, później Wagnerowców. I być może należało w pierwszej kolejności tutaj zgromadzić cały potencjał, nie rozdrabniać się na drugi kierunek, zrolować ich, na to razić to, co robili, odcinając dostawy z kierunku tutaj Krymu przez Moskę, ten most Kerczeński, to chyba tak, Kerczeński i tak dalej, i tak dalej. Ale uderzenie poszło na dwóch kierunkach. O ile to były duże sukcesy w miarę, to praktycznie ograniczonej możliwości. Ta kontrofensywa to została zatrzymana, więc potencjał wojsk ukraińskich się zakończył. I teraz pytanie. Jeżeli, bo też trzeba powiedzieć w tym miejscu, mówiąc o strategii ukraińskiej, co dalej? Jaki cel polityczny jest prezydenta? No prezydent Zełenski nie zmienił celu, a więc władza ukraińska nie zmienił celem. Odzyskać terytorium, więc tym Rosjanie, no, przepraszam, strona ukraińska wojskowa musi się zdecydować, gdzie wykonać zasadnicze uderzenie, żeby pozbawić Rosjan tego nie impetu, ale w ogóle tej możliwości posuwania się w głąb terytorium ukraińskiego. I drugie pytanie, co należy zrobić, żeby zatrzymać ewentualne te odwody strategiczne rosyjskie, które są w tej chwili przygotowywane na terenie Białorusi i państwa rosyjskiego. Tak, czyli sytuacja Ukraińców jest bardzo trudna, panie generale. Jest bardzo trudna, więc ja powiedziałam, że nawet skomplikowana. Tak, ale to jest interesujące, bo spotkałem się z taką opinią, że w zasadzie tutaj, jeżeli chodzi o Ługańsk, Donieck, które od 2014 roku przecież były w rękach Rosjan, czy tam Rosjanie się posuną 100 km w te, czy we w te, nie ma to większego znaczenia. Ale że kluczowym zdobyczą wojny, strategiczną, prawdziwą zdobyczą wojny Rosjan jest ten pasek terytorium łączący właśnie Krym, który do tej pory był tylko połączony z Rosją mostem kerczeńskim, z Rosją. I teraz... Czy być może uderzenie to, przecięcie tego, zniszczenie tego korytarza byłoby wielkim sukcesem Ukraińców? Wróćmy do celów politycznych. I to, co Putin stawiał zadanie ostatnio, po raz kolejny. Opanować Donbas. Mhm. A jednocześnie utrzymać. Dlaczego Donbas jako część państwa rosyjskiego w przyszłości? Bo tam jest plebiscyt już, oni uznają, że to jest terytorium rosyjskie. I to utrzymanie pasa nadmorskiego wzdłuż Morza Azowskiego. To jest naturalne, ale to jest jedno z drugim powiązane. Tak, tak. Tylko czy gdyby Ukraińcy musieli wybierać, panie generale, gdyby nie można było zrealizować, bo wiemy, że chcielibyśmy, żeby było tak, jak mówi Zełenski, zróbmy wszystko, ale gdyby można było zrealizować przed zawieszeniem broni tylko jeden z tych dwóch kierunków, który by pan uważał za ważniejszy? Mariupol czy Ługańsk? Zadajmy sobie pytanie. Ługańsk? Który kierunek jest najbardziej niebezpieczny dla Ukraińców? No właśnie. No to... Który jest kierunek najbardziej niebezpieczny dla Ukraińców? No to pewnie Ługańsk. A ja uważam, że Donieck. Bo stąd mimo wszystko idą postępy. I właśnie to, ten wrzut, może tak można go tak nazwać, trzeba zlikwidować. Czyli to jest ważniejsze dla Ukraińców, a nie to. Jak uderzymy tu, to proszę zauważyć, że ten obszar jest izolowany od państwa rosyjskiego, ma ograniczony dostęp. Co prawda, jak uderzyliby stąd i zajęli do Mariupola, to automatycznie to zgrupowanie... Tutaj zgrupowanie zostaje okrążone w wymiarze operacyjnym. Jeżeli będziemy uderzać, to tak. Będą ciężkie walki w tym miejscu. Jeżeli będzie drugi kierunek, to tam coś sugeruje. A więc znowu Ukraińcy dekoncentrację prowadzą, a więc nie mają głównego kierunku uderzenia. Wielki obszar, bo to jest około 800 kilometrów, musi być dowódca na tym wyznaczony, bo tu będzie jedno dowództwo, powinno być to drugie, a więc dwie operacje jednocześnie. No nigdy tak nie było. Nawet Rosjanie od 1942-1943 roku, kiedy zaczęli mieć postępy po zwycięstwie pod Stalingradem, nie prowadzili operacji w wymiarze strategicznym na dwóch kierunkach. Na jednym kierunku, a drugi kierunek, trzeci lub dwa kierunki były pomocnicze, gdzie tam pozorowane były uderzenia. I takim kierunkiem pomocniczym w takim operacji może być to, ten obszar tutaj nadmorski, ale dopiero po opanowaniu, jeżeli by się pojawiła szansa w opanowaniu tego obszaru, to wtedy to jest mniejszy obszar i później przechodzi z kierunku pośredniego, znaczy pomocniczego, na kierunek główny.
A tutaj nie ma po co wchodzić na, i tracić żołnierzy na Krymie, tylko go odciąć. I oni sami skapitulują, bo jeżeli się zniszczy most, odetnie się im wodę, sami pójdą do niewoli ukraińskiej po wodę i pitanie, czy tam, bo to się nazywa żywność po rosyjsku. No dobrze, muszę powiedzieć, że dużo mi dało ta rozmowa z panem, panie generale, bo do tej pory trochę cieszy. Tak się nie rozumiałem. Po co oni się kotłują tutaj w tym Doniecku, jak mogliby sobie tu uderzać? A przecież to jest najważniejsze miejsce. To jest dla Rosjan z punktu widzenia militarnego, nawet z punktu widzenia strategicznego, a w przyszłości z punktu gospodarczego. No bo o co tutaj wojna jest? Przecież Putin postawił zadanie, że chce to opanować z dwóch powodów. Z powodu strategii to wojskowi, ale przede wszystkim, żeby podporządkować ostatecznie cały Donieck, który ma wejść w skład państwa ruskiego, jako najbogatsza część Ukrainy. I zamieszkała przez rosyjskojęzyczną ludność. A popatrzmy dalej, deportacje ludności ukraińskiej nawet w głąb terytorium państwa rosyjskiego. Oni ich nie wypychają dla Ukrainy, bo się boją tam, że tam będzie znowu wzmacnianie potencjału demokratycznego. Patrzcie, jak Rosjanie mają strategię i cele polityczne bardzo precyzyjne, mimo że błędy popełniają. Dlaczego? To jest wzorem znowu przesiedleń naszej ludności, wywózki wschodniej, z zachodniej Ukrainy Polaków w 40 roku, 41, aż gdzie? Do Jakucji, do Kazachstanu. Dlaczego? Bo stamtąd nie ma powrotu. Tam im nikt nie podskoczy. Po prostu wyrzucali tych ludzi. Rządźcie się, przeżyjecie, to dobrze. Tak, ale to jest interesujące, że Rosja też przeżywa wielki kryzys demograficzny. To jest po drugie. I ludzie dlaczego też są zabierają potrzebni? Dzieci? Dlaczego zabierają dzieci? Dobrze, panie generale, przedstawił pan zamierzenia w pasjonujący sposób obu stron, strategiczne cele, o jakie walczą, a na sam koniec chciałem zapytać, a co według pana się zrealizuje? Bo przedstawiliśmy scenariusz marzenie dla Rosjan, scenariusz marzenie dla Ukraińców. Przychodzą czołgi. Pan jest specjalistą od czołgów. Leopardy, Abramsy, mnóstwo sprzętu. Czy to wszystko przeważy losy tej wojny na rzecz Ukrainy? Ukraina wygra? Czy obawia się pan, że Rosja wygra? A może remis? Jestem bardzo sceptyczny, chociaż całym sercem, umysłem jestem za Ukraińcami. Nawet powiem za braćmi ukraińskimi. Bo Ukraińców nazywali Rosjanie braćmi. Widzimy, jak brata traktuje. Były między nami braćmi ukraińskimi, Polakami różne wydarzenia w historii. Ale w tej chwili jest ten okres, żeby zaprzestać jakikolwiek właśnie. Dlatego jestem za Ukraińcami, bo też oni dzisiaj prowadzą tutaj ciężkie walki. Ponosząc, okupując krwią, swoim życiem, bronią nas tutaj, bo ten przeciwnik jest osłabiany, bo nawet gdyby, nie daj Boże, Ukraina w jakiś sposób poniosła klęskę, a nie mówię utraty całej niepodległości, zakończyłby się pokój, to my mamy wtedy czas, bo Rosjanie, żeby otworzyć swój potencjał, to będą potrzebować kilku ładnych lat, a nawet może 10, żeby zagrozić Polsce, a trzeba to przewidywać, że do 10 lat Hydra się może na nowo odrodzić. I tu trzeba robić wszystko, żeby wspierać. I tu widzimy działania rządu polskiego, który wręcz niespotykaną energią to robi. Nawet wchodząc w konflikt z gospodarczymi potęgami, jakie są Niemcy, Francja czy inne kraje. A więc tutaj też Polacy tutaj pokazują determinację, chcąc przekonać naszych sojuszników. Zróbmy wszystko, wzmocnijmy tak Ukrainę, żeby tutaj ta wojna o Europę Środkową się rozegrała. Bo to w tej chwili jest wojna o Europę Środkową, bo jak Ukraina wypadła, to kolejny krok, bo Ukraina jest w tej chwili kluczem do zajęcia Polski krajów bałtyckich. No tak, Ukraina jest naszym buforem i to jest bez wątpienia racja, ale zaniepokoiło mnie to, że powiedział pan, panie generale, odpowiadając na moje pytanie, sceptyczny. Że no właśnie, powiedział pan całym sercem za tym, żeby Ukraina wygrała, dlaczego jest sceptyczny. Czy boi się pan, że Rosja może jeszcze wygrać tę wojnę, odwrócić losy nie wojny? Nie tyle wygrać wojnę i odwrócić, co może pobić Ukraińców w tym i podporządkować sobie w pewnym okresie czasu. Ja nie mówię, że zaraz na początku tego roku część Ukrainy, bo to by znacznie utraciło. Kto wie, czy zajęcie części Ukrainy, tutaj wschodniej, nie spowoduje załamanie morale narodu ukraińskiego. To jest bardzo niebezpieczne. Bardzo niebezpieczne. I teraz dlaczego o tym mówię? Bo jeżeli będzie wsparcie Ukrainy, przepraszam, to brutalnie zabrzmi, metodą kropelkową, i powtarzam w stacjach telewizyjnych, w radiu, Ukraińcy w tej chwili utrzymują za dużo, żeby umrzeć, a za mało, żeby przeżyć. Chyba doskonale to wyraziłem, tę opinię. Dlaczego? 300 czołgów nie rozwinie, nie spowoduje jakby przełomu w tej wojnie. Ja mówię po stronie ukraińskiej. Nawet jeżeli to będą Leopardy i Abramsy, super czołgi z zachodu? No to na przykład. No jest 30 Abramsów zadeklarowanych, to jest szerokość frontu natarcia czy obrony do 15-20 kilometrów. Nawet to już jest za dużo. Podąc nawet przy tych możliwościach rażenia, mobilności, a więc manewrowości i odporności na zniszczenie. Podobnie z Leopardami. Jeżeli będzie 100 kilkanaście Leopardów, to one zabezpieczą linię frontu 20 kilometrów.
Czyli, panie generale, podsumujmy, trzymamy kciuki za Ukrainę, ale patrzymy realistycznie na rozwój wypadków. Jest zagrożenie, że wschodnia Ukraina mogłaby dostać się pod rządy Rosjan i zostałoby tylko ten zachód. I pytanie, ostatnie już do pana dzisiaj, czy, i to jest takie pytanie z kategorii słonia sprawa polska, które zawsze jest na końcu naszych programów, czy te kolosalne zbrojenia w Polsce, które teraz obserwujemy, to jest trochę takie przygotowanie się na ten pesymistyczny wariant? Co się stanie, jeżeli Ukraina sobie nie poradzi, że my musimy być gotowi? Jako obywatel, jako oficer emerytowany generał muszę powiedzieć tak, że w tej chwili to, co jest czynione przez nasze władze polskie obecne, to jest ta determinacja, ażeby przygotować nasz kraj, a w tym siły zbrojne, cały system obrony państwa na to, co może nadejść w wypadku krachu, a jeżeli by obronili, to w perspektywie dłuższej czasowej w stosunku do państwa polskiego. I ja uważam jak najbardziej, już dzisiaj Polska nie ma czasu na rozmowy, na dyskusje, na krytykę, po prostu to, co dzisiaj jest robione, być może są gdzieś tam, będą błędy popełniane, ale przy tym tempie, które narzuca dzisiaj sytuacja na Ukrainie, zmusza to tempo wojny i zagrożenia, jakie są tam, jakie zagrożenia są, jak jest ludność niszczona i tak dalej, infrastruktura, to nie ma dzisiaj czasu. To jest jedynie dzisiaj słuszna droga, jakie władze polityczne naszego państwa prowadzą. Idą, jako tą drogą idą. Panie generale, bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. To był duży zaszczyt. Drodzy państwo, moim gościem był generał Bogusław Sabol, Akademia Sztuki Wojennej. Dziękuję bardzo. A państwu dziękuję bardzo za obejrzenie tej rozmowy z generałem Sabolem. Bardzo państwu dziękuję, że wspieracie kanał Historia Realna na Patronite i na YouTubie. Działamy dzięki wam. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, kubki, koszulki Red is Bad oraz moje książki, m.in. najnowsza Ukraińcy. I nie może się bez tego obyć, kciuki dla naszych przyjaciół. Pierwszy dla fundacji Zarys, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę. Drugi dla biblioteki cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. I last but not least, czwarty Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam. Piotr Zychowicz, Historia Realna, historia dzieje się na naszych oczach, Akademia Sztuki Wojennej.